Skazany na 8 lat więzienia dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut nadal znajduje się w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Polak wciąż jest pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym i rodziną. Aleksy Szota, witam i zapraszam na magazyn Nad Niemnem. Co dzisiaj jeszcze zobaczymy w programie? Prześladowania Kościoła katolickiego na Białorusi. To jest taki znak dla innych księży, że co może się jakby stać z księdzem z opozycji. Wojna na Ukrainie. Łukaszenko nadal popiera rosyjskiego agresora. Niestety wielu Ukraińców jest wobec nas, Białorusinów, krytycznie nastawionych i zapewne jeszcze długo tak będzie. Białostocka Fundacja Okno na Wschód. Działalność na rzecz wspierania białoruskiej migracji z powodu prześladowań politycznych. Do Białegostoku przyjeżdża z każdym dniem coraz więcej białoruskich rodzin. Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie i od tamtego czasu przebywa za kratami. W nowopołockim Łagrze znajduje się ponad rok. Miejsce znane jest z tego, że białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka kieruje do niego swoich największych wrogów. Administracja kolonii karnej w Nowopołocku stosuje wobec Andrzeja Poczobuta reżim incomunicado, co oznacza, że jest pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym z rodziną i prawnikami. Działacz Związku Polaków na Białorusi nie otrzymuje niezbędnych leków, paczek żywnościowych i cały czas znajduje się pod presją władz więziennych. Andrzej Poczobut od ponad roku przebywa w odosobnionej celi więziennej. Taka niepodległa wizja, takie nastawienie, taka praga do wolności zawsze było dla Łukaszenki, dla władz białoruskich zagrożeniem. Andrzej Poczobut zawsze mówił prawdę i dlatego jest właśnie w więzieniu. Nie szuka takich kompromisów z białoruską władzą, zawsze mówi to, co naprawdę jest. 8 lutego 2023 roku Grodziński Sąd Obwodowy skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat pozbawienia wolności. Sędzia Dmitry Bugieńczyk uznał Polaka za winnego popełnienia przestępstw z dwóch artykułów kodeksu karnego: wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi oraz rozniecanie wrogości na tle narodowościowym. Sprawa kryminalna przeciwko Andrzeju Poczobutowi była sfalszowana i on od samego początku więzienie był uznany za więźnia politycznego. Znowu jest karcerz. Andrzej Poczobut jest wpisany przez białoruskie KGB na listę terrorystów. Prawdopodobnie dokument zawiera nazwiska osób faktycznie zaangażowanych w działalność terrorystyczną. Jednak łukaszenkowski reżim wykorzystuje listę jako narzędzie do tłumienia działalności swoich przeciwników politycznych, eliminując w ten sposób zagrożenie dla własnej władzy. Kościół katolicki na Białorusi nadal jest prześladowany przez łukaszenkowski reżim. Sprawa karna wszczęta wobec księdza Andrzeja Juchniewicza. Duchowny znajduje się w areszcie. O przeniesieniu księdza Andrzeja Juchniewicza z aresztu tymczasowego do aresztu śledczego poinformował ruch Chrześcijańska Wizja. Jeden z postawionych duchownemu zarzutów dotyczy fotografii ukraińskiej flagi. Zdjęcie zostało zamieszczone w mediach społecznościowych. W taki sposób ksiądz Juchniewicz wzywał do modlitwy o jak najszybsze zakończenie wojny i solidarność z narodem ukraińskim. To, że tyle uwagi poświęcono ze strony władz, ze strony milicji dla ojca Andrzeja, to jest taki znak dla innych księży, że co może się jakby stać z księdzem z opozycję, za wypowiadanie się, za bronienie prawdy. Od 17 listopada 2023 roku w białoruskim więzieniu znajduje się także ksiądz Henryk Okołotowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Wołożynie. Kapłan został zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 7 do 15 lat. Duchowny ma poważne problemy ze zdrowiem. Przeszedł m.in. zawał. Cierpi także na chorobę onkologiczną. Dlaczego Kościół katolicki jest bardziej narażone na prześladowanie w obecnym czasie? No, po pierwsze, że jest bardziej historycznie już jest bardziej związany ze światem zachodnim. Po drugie, wewnątrz Kościoła katolickiego, no co tutaj kryć, zarówno nastroje pronarodowe ukierunkowane na odrodzenie narodowe, odrodzenie białoruskie są mocniejsze.
Kościół katolicki na Białorusi jest nieustannie prześladowany przez władze od 2020 roku. Aresztowania i pobicia księży przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, odbieranie kościołów wiernym, zakaz nauczania w języku polskim – tak wygląda rzeczywistość za wschodnią granicą. Od 5 lipca 2024 roku na Białorusi weszła w życie rygorystyczna nowelizacja ustawy o wolności sumienia i organizacjach religijnych. Główny cel tej ustawy polega na dalszym ograniczeniu działalności kościołów i organizacji chrześcijańskich. Dotyczy to przede wszystkim protestanckich i katolickich wspólnot z racji ich powiązań ze współwyznawcami w krajach zachodnich. Na polsko-białoruskiej granicy nielegalni migranci nieustannie atakują polskich funkcjonariuszy. Próby przekroczenia granicy przez uchodźców stają się coraz bardziej wyszukane, a zachowanie migrantów cały czas jest agresywne. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, w tym 7 tysięcy w maju i 3 tysiące w czerwcu. Do największej ilości prób przekraczania granicy dochodzi na południu województwa podlaskiego, głównie w rejonie placówek Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Białowieży. Wszelkie działania migrantów, które odbywają się na naszej granicy z Białorusią, są koordynowane przez służby białoruskie, które przyglądają się naszym przedsięwzięciom i dostosowują swoje kroki do naszych posunięć. Nielegalni migranci, którzy próbują przedostać się do Polski, stwarzają realne niebezpieczeństwo. Atakują polskich funkcjonariuszy konarami drzew, które nabite są gwoździami i elementami metalowymi. Korzystają ze specjalnie skonstruowanych proc o dużej sile rażenia. Migranci dysponują gazem paraliżującym. W próbach nielegalnego przekroczenia granicy uczestniczą głównie młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat, pochodzący z Afryki, Azji Południowej oraz Bliskiego Wschodu. Osoby, które znajdują się po tamtej stronie granic, po białoruskiej stronie, wyraźnie niezadowolone z faktu, że na ich nielegalnej drodze stoją polskie patrole. Na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej, ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej, od początku roku zatrzymano ponad 200 pomocników i organizatorów nielegalnego przekraczania granicy, w tym obywateli Białorusi. Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, jak również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen od 5 do 10 lat. Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Białoruski reżim jako wierny sojusznik Kremla konsekwentnie popiera działania Moskwy i zaostrza sytuację, ściągając na północną granicę Ukrainy siły specjalne, wojska rakietowe i artylerię. Od początku agresji Rosjanie ustannie niszczy niepodległe państwo. Ostrzały rakietowe oraz ataki bezzałogowych dronów prowadzone są przez całą dobę. W wyniku działań wojennych niszczone są domy mieszkalne, zabudowania przemysłowe, sklepy, szkoły oraz szpitale. Tysiące niewinnych cywilów straciło życie. Zacięte walki toczą się na wschodzie i południu Ukrainy. Od początku wojny Rosjanie stracili już ponad 550 tysięcy żołnierzy. To kilka razy większe straty niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, w których wojska rosyjskie brały udział po II wojnie światowej. Dla Rosji wszystko to musi zakończyć się porażką i tylko w ten sposób upadnie sam pomysł wojny z Ukrainą. Robimy wszystko, by osiągnąć sukces za pomocą broni i dyplomacji. Od początku wojny na Ukrainie białoruskie siły zbrojne znajdują się w stanie podwyższonej gotowości bojowej. Bez przerwy trwają ćwiczenia, w których uczestniczą żołnierze wojska rosyjskiego. Od ponad roku na terenie Białorusi znajduje się broń jądrowa, jednak władze w Mińsku nie mają możliwości nadzorowania tej broni. Wszystkie działania zależą wyłącznie od decyzji Moskwy. Niestety wielu Ukraińców jest wobec nas, Białorusinów, krytycznie nastawionych i zapewne jeszcze długo tak będzie. Taka postawa jest efektem oddania przez Łukaszenkę terytorium Białorusi dla agresji. W ostatnim czasie Białoruś zaczęła wzmacniać granice z Ukrainą, koncentrując swoje wojska, broń oraz wyposażenie w obwodach Homelskim i Brzeskim na południu kraju. To właśnie tam zostały rozmieszczone siły operacji specjalnych oraz wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu Polonez. Od lat białostocka Fundacja Okno na Wschód wspiera migrantów i dąży do stworzenia społeczeństwa, w którym każdy człowiek może osiągnąć pełnię życia, a społeczność może się wzajemnie wspierać. Pomysłodawcą i założycielem fundacji jest Polak z Grodna, Paweł Mickiewicz.
Miasto Białystok odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o rodziny, które muszą uciekać od reżimu z Białorusi. Po pierwsze, to jest miasto, które jest najbliżej rozppołożone ku granicy, a druga sprawa to jest miasto dla sporo Białorusinów znane, bo często tutaj przyjeżdżali, więc czują się prawie jak w domu. Od 2020 roku, od protestów, od rewolucji, od represji, do Białegostoku przyjechało ponad 15 tysięcy rodzin, co daje nam sytuację, że w Białymstoku mieszka więcej obywateli Białorusi niż obywateli Ukrainy. I to jest taki fenomen na skalę Polski, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie. Od 15 lat w Białymstoku działa Fundacja Okno na Wschód. Nasza fundacja została założona przez grono przyjaciół, studentów. Początkowo nasza działalność polegała na tym, że byliśmy takim mostem pomiędzy wschodem i zachodem. Poznawaliśmy kraje wschodnie z polskimi doświadczeniami demokratycznymi. Zapraszaliśmy na wizyty studyjne z jednej strony, ale z drugiej strony jeździliśmy z różnymi szkoleniami na Białoruś, na Ukrainę, na Litwę. W 2020 roku sytuacja się zmieniła i byliśmy zmuszeni zająć się sytuacją ważniejszą, czyli białoruskimi uchodźcami politycznymi. Do Białegostoku przyjeżdża z każdym dniem coraz więcej białoruskich rodzin. I my jesteśmy taką organizacją, do której można się zgłosić i załatwić wszystkie swoje pierwszorzędne bytowe potrzeby. My jesteśmy dla tych osób po to, żeby ułatwić im adaptację w tych pierwszych dniach, miesiącach w nowym dla nich kraju, tak? W nowych dla nich rzeczywistości. Za tą moją działalność charytatywną, społeczną zostałem wynagrodzony przez służby białoruskie w postaci tego, że wobec mnie jest prowadzona sprawa kryminalna. Bardzo ważnym aspektem jest integracja. I nasza fundacja sporo czasu i siły ku temu poświęca. Bardzo ważnym wydarzeniem dla Białorusinów w Białymstoku jest piknik rodzinny, który organizujemy pod Białymstokiem, w którym udział bierze co roku około 500 rodzin. Jest to takie wydarzenie, na które zapraszamy lokalnych włodarzy, zapraszamy mieszkańców miasta, zapraszamy różne instytucje miejskie i zapraszamy naszych podopiecznych wraz z ich dziećmi. I w taki komfortowy sposób, przy sprzyjającej atmosferze, ludzie mogą się bawić, są zorganizowane animacje, rodziny się poznają, rozmawiają o własnych problemach i wspólnie się wspierają. Kolejnym wydarzeniem dla nas bardzo ważnym to jest kampania społeczna Białystok tu mieszkam. Był zorganizowany plener malarski, gdzie nasi podopieczni, malarze z Białorusi, mogli wyjść w centrum miasta i po raz pierwszy opowiedzieć, jak im się mieszka w Białymstoku. Forma, którą oni rozmawiali, właśnie to był obraz, to była sztuka. Dla mnie osobiście Białystok zawsze pełnił taką funkcję mostu pomiędzy wschodem i zachodem, bo w 2020 roku wydaje mi się, że ten Białystok pełni taką rolę nie tylko dla mnie, nie tylko dla naszej organizacji, ale także dla 15 tysięcy Białorusinów, którzy w tym mieście odnaleźli swój nowy, bezpieczny dom. W dzisiejszym wydaniu magazynu Nad Niemnem to już wszystko. Na kolejny program zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia.